Witam Was w kolejnej części Age of Empires 3. Zatem możemy rozpocząć akt trzeci. Po zakończeniu walk o niepodległość, Amerykanie ruszyli na zachód. Nadchodzi bowiem czas wielkich zmian i postępu technologicznego. Wraz z nadejściem ery przemysłowej, świat zmieni się nie do poznania. Poświęcenie Johna nie pozostało niezauważone. Moja rodzina została sowicie wynagrodzona przez Anglików, a potem przez Amerykanów. Na ówczesne standardy byliśmy strasznie bogaci. Wiele się wtedy działo. Granica przesuwała się z dnia na dzień, nowe osiedla wyrastały jak grzyby po deszczu. Mój ojciec był prawdziwym patriotą, ale nie miał smykałki do interesów. Gdy przejmowałam po nim rodzinny interes po fortunie Blacków, zostało już tylko wspomnienie. Tak oto rozpoczyna się moja część tej historii. Toż to Amelia Black, właścicielka kompanii Falcon. Prawda to, że wasza babka pochodziła z plemienia Mohawków? Wybaczcie, ale nie mam czasu na pogawędki. Mówią, że Falcon kładzie kolejowe tory aż po zachodnie wybrzeża. Taki jest plan, o ile ktoś nas nie ubiegnie. Muszę już iść. Ale podobno ta wasza kompania to bankrut. Rząd ma wątpliwości, czy uda wam się wywiązać z tych zobowiązań, panno Black. Zanim dostaniecie kontrakt, musicie nas przekonać, że możecie konkurować z innymi. Rząd dostanie swoją kolej żelazną, majorze Cooper. Proszę tylko zadbać o bezpieczeństwo moich ludzi. Potem możecie sobie wracać do walki z Meksykanami i Seminolami. Kompania Falcon nie ukończy żadnej budowy w tym regionie. To się jeszcze okaże, mój drogi. Stary głupiec. Jeśli mamy ukończyć budowę kolei, wzdłuż szlaku handlowego muszą się znajdować wyłącznie nasze faktorie. Okej, da się zrobić. Więc tak, mniej więcej w tej misji chodzi o to, żeby wybudować faktory handlowe. W tych oto miejscach, które za chwilę wszystkie zostaną nam ukazane. Więc dobra. Może najpierw przywołajmy sobie troszeczkę jednostek, które mogłyby nam pomóc. Okej, tutaj jak widać jest troszeczkę ubogo. Później będzie trzeba to troszeczkę zmienić. Ale no, to jest na razie początek, więc chwilowo tutaj nie ma zbyt dużo, jeśli chodzi o naszą metropolię. Ta misja ogólnie jest dosyć bardzo krótka. Myślę, że to może być nawet misja, która będzie najkrótszym, jaką do tej pory nagram. Tak samo ten odcinek będzie najkrótszy w tej serii. Ale to jeszcze może z tego coś różnego wyjść. Mamy majora Coopera, który może tworzyć oto takie jednostki, czyli huzarów. No i myślę, że może kilku mi tutaj jeszcze stworzy, czemu by nie? No, tylko dwóch. Żywność, no, nie jest aż tak szybko zbierana. Mamy tutaj ten oto pojazd, który oczywiście za niedługo będziemy musieli przerobić na kolej. Właśnie za pomocą tych oto faktorii handlowych, które mam tutaj zbudować. No i oczywiście mamy Amelię Black, czyli wnuczkę Johna Blacka, której właśnie historia zaczyna się teraz. Ona cały czas nam ogólnie opowiadała o historii Morgana i Johna. Więc teraz czas na właśnie jej etap historii. Okej, ty już stworzyłeś tych huzarów. Może się przyda więcej muszkieterów za jakiś czas. A wy może zbudujcie tutaj sobie oto ten młyn. Okej, no oczywiście drewno tutaj będzie dosyć istotne dla nas. Jest dobra, tutaj jak widać oczywiście mamy wroga. I no i to tyle jeśli chodzi o wroga. Tyle będziemy musieli się go tutaj obawiać. Naturalnie może jeszcze przysłać do nas jednostki z innej części mapy. Mogę się też sprzymierzyć z Indianami, ale nie sądzę, żeby to było dla mnie jakieś bardzo istotne.
wróg nie będzie atakować aż tak zaciekle. Nasi tutaj robotnicy kolejowi też mogą nam tutaj pomóc dosyć w niszczeniu tych oto budynków. Tymi swoimi bombami, którymi rzucają. Okej, wy przejście już do atakowania tej oto faktory handlowej. Ten budynek mi się tutaj nie podoba, więc będzie trzeba go zlikwidować za momencik. Okej. No. Tego się właśnie spodziewałem, prędzej czy później. Ale nie jest to dla mnie jakieś bardzo wielkie wyzwanie. Nie są to aż tak bardzo wielkie oddziały muszkieterów. Ty też umieraj. No i też zniszczę te oto koszary. Myślę, że to mogłoby nam się przydać. Okej. Tutaj was idzie troszeczkę więcej. Gdzie jest Amelia? Tutaj jesteś. No i wy tutaj pomóżcie z tą faktorią, naturalnie. Okej. To jeszcze kolejny oddział muszkieterów. Wyślijmy oddziały do każdej faktorii. Niech pomagają w ich obronie. No, obrona za momencik się przyda. Ale tak naprawdę pozostało nam tylko zbudowanie tutaj jednej faktorii. Więc może właśnie tutaj kilka muszkieterów zostanie przy obronie tej faktorii. Tutaj tak naprawdę już nie będzie nas czekał żaden większy atak. W tym oto miejscu. O! Buduję tutaj swoją własną faktorię teraz, okej. Tego się akurat nie spodziewałem. No cóż. Zniszczymy ją. Więc może troszeczkę więcej muszkieterów tutaj przycieszymy, móc tą faktorę zniszczyć. Czy wy macie jeszcze troszeczkę tam zwierzyny macie i nie będzie to aż tak bardzo już dla mnie istotne teraz. Tylko zniszczmy jeszcze tą faktorię, którą przed chwilą sobie wybudowali. A te cwane bestie. Myślę, że są tacy sprytni. No cóż. Nie do końca. No i po tym, jak już to zbudujemy, no to tak naprawdę będzie koniec tej misji. Czy ty możesz? Nie, ty nie możesz tutaj mi pomóc. Czy tutaj jakiś oddział wroga szedł na moją wioskę? Zacznijmy wysyłać surowce nad granicę. Nieistotne. Zwycięstwo. Jak mówię, całkiem krótka misja. No i tak, trzeba zrobić coś z tym, bo troszeczkę mamy tych punktów, a jednostki z naszej metropolii nie są zbyt duże, więc dobra. Coś tam sobie weźmiemy, co nam się mogłoby przydać. Pyk. Fabryka, to będzie coś fajnego, możemy też... Będziemy mogli też zbudować fort. Co mamy też tutaj? Różne i inne ciekawe rzeczy, ale jak na razie może nie będę się tym zbytnio zajmował. Okej. Rzeczy, które też by mogły nam się jakoś przydać. Zobaczmy, co to nam daje. Atak i punkty życia Meli, tak? Okej. Tymczasowe balony, to jest całkiem ciekawa jednostka, ale nie sądzę, żeby to było dla mnie jakieś istotne. Może pójdźmy jeszcze więcej tych oto rzeczy, tego nie mogę. Bo ta karta jest już dostępna, chyba. Chyba tak. Tutaj 14 muszkieterów, a tu nagle 9. Dobra, niech będzie. A to co nam daje? Mogłoby się przydać, ale może kiedy indziej. Okej. To już koniec tego odcinka. Zapraszam do komentowania i oceniania.
Do zobaczenia następnym razem.